piątej, dobra. No i chyba to skida. Tak się zmieszamy, ale nie wiem, tutaj do trzech książek nie przejdzie. Nie wiem, mieszają się, czy co, boję się o swoje zdrowie, nie? To znaczy, no tutaj już mamy jedną sztukę, jeden facet, co tak jak to. Ale to szybko wstał. Dobra, ja co gramą chleba. Malina z Iris, yes, or Alice.
Ow, no, I'm going to eat one of these three objects. The knife? The knife? No. No. I'm gonna eat the apple. The ball is there. The knife is there. Ding, ding, ding. Janos. No? No. Okay, here we go. Now I'm going to eat the red apple, the red and green apple. Here we go. No. I'm just kidding. What? Hello. You may wonder how sharp is the apple. I show you. Ah! It's razor sharp. Yes. It's even more dangerous than the machete because you can't tell where the edge is. No. Wee. Ho ho. I forgot to tell you, this is my lower number, because I'm gonna eat up the entire apple. Whoa. The problem with this number, though, is to keep up the contact with the audience. Hi, Pirata! Hello there! Well, ladies and gentlemen, we are now coming close to the finale. Whoa. Very close. Malina, ksywa Malina. Tak. Więc dobra. Tutaj mamy talię rysunkę, prawda? Aha. Wyciągnij sobie. Dowolnie, którą? Podpisz ją. Na tej stronie napisz cokolwiek chcesz. Są różne karty. Zaraz tutaj mamy nasz obiektyw, to jest ta karta. Proszę, jaka dzwonek to ta karta, prawda? Wciskamy gdzieś tutaj do talii, stryka palcem, a na pewno się na dzwonek. Chce się uważnie wzrokiem. Jest tutaj na górze, prawda? Wyciśnij ją palcem do środka, wepnij ją do środka. Dobra, w której jest ręce? W tej. Nie, tutaj. No, dokładnie. No, nieźle. A mogę dobrać? Teraz spykamy albo to dzwonię. To spykamy tą kwotę. Cześć, siema, tu Edi. Jesteśmy na karnawale sztuk mistrzów. Piątek, dzisiaj pierwszy nieoficjalny pokaz, jutro startujemy z oficjalnym programem, jest Malina. Malinie pokażemy sztuczkę z kartą podpisaną wcześniej przez operatora kamery. To jest twoja karta, prawda? Dwójka dzwonek. Przepraszam. Robimy ją w sali. Zostajemy kartę. Zdajcie uważnie wzrokiem.
Staram się znaleźć perfektną dyskusję. Spójrzcie na mnie. Powiedz, dobrze się bawisz? Tak! Nie! Dobrze, w drugą prawo. Zobaczmy to na chwilę. Złap za rower, dobrze. Ok, panowie, nie trzęście rowerem. No nie. Nie trzęście rowerem, kiedy nie trzęście, ja się denerwuję. A jak się denerwuję, to sikam po nogach. A, zrobię tak, kiedy usiądę na siodełku, wszyscy biją głośno brawo, wy nie bijecie. Uwaga. Panowie, przesuńcie rower w moje prawo. Do mojego tyłu. Teraz bardzo do mojego tyłu. Jeszcze do tyłu. Mikołaj, jako jedyny asystent możesz puścić rower. Ten ruszy tam dalej. Nie, tam dalej. Ok? Jeśli zobaczysz, że ja jadę, właśnie, złap mnie. Przechylcie do tyłu. Jeszcze. Moje prawo. Proszę, podaj mi prawą rękę. Jeszcze do tyłu nie przechylcie. Podaj mi prawą rękę. To jest lewa. Znowu. Przechylcie w moje prawo, rower. Śmiało, w moje prawo. Do mojego tyłu. Do tyłu. Teraz tak, panowie. Puśćcie rower i zabierzcie nogi szybko. Już, teraz. Puśćcie rower. Puść. Daj rękę. Ok, gdy będzie do trzech, puszczam dłonie asystentów. Chciałem się weźcie pod uwagę, że wyszli tutaj spontanicznie dla was. Że macie mnie szacunek, wielkie podziękowanie za pomoc. Na trzy, wielkie brawo dla nich. Na trzy. Uwaga, raz, dwa, nie chcecie puścić. I trzy. Panowie, zapytajcie. Są dwie rzeczy do zrobienia. Pierwsza z nich, zdejmijcie sukienki, połóżcie je za walizką, a drugą rzecz zrobicie dumnie jak artyści. Przygotowaliście się do ostatecznego ukłonu. Stańcie przed walizką i złapcie się za dłonie jak artyści to robią na scenie. Karolina, czy masz swój telefon od kabla? Świetnie. Złapcie się za dłonie. Teraz ręce robią tak jak artyści, w przód, w tył. Żartowałem, tak nie robią artyści. Nie, panowie, jesteście dziećmi jak pacenci, ramię w ramię, ręce za głowę sobie załóżcie jak przyjaciele. Pocałujcie się jak przyjaciele. Panie panowie, asystenci ukłonią się po raz ostatni. Wielkie do Lori! Dzięki wielkie panowie. Wiecie co, mam prośbę. Karolina, jeśli ustawisz się przy walizce, będzie świetne miejsce. Zrobimy tak, to moje pierwsze show podczas tej edycji Karnawału Sztuk Mistrzów. Chciałbym nagrać pewien film. Chciałbym pokazać mojej mamie, jak świetną publiczność mam, jak świetnych ludzi poznaję, na których występuję. Na trzy, chciałbym, żebyście zrobili tutaj tyle hałasu, ile naprawdę potraficie. Moja mama na pewno się ucieszy. Raz, dwa, trzy! Karolina, to twój czas. Będziesz do mnie pisać maszynami. Najpierw kontrolnie złap telefon. Nie żartujesz. Kiedyś tak. Karolina, jesteś prawo czy lewo ręczna? Prawo. Jestem po tej stronie i trzymaj jedną maczetę w prawej ręce. Dobrze, pionowo. O tak? Nie, pionowo. Zaraz, będziemy pisać na trzy. Tutaj. Zaraz, najpierw posłuchaj. Tutaj. Broń Boże tutaj. Jak rzucasz, nie tak. To nie jest śmieszne. Trzeba się pionowo i robisz takie hop.
hop, na trzy. Tak. Zaczekaj. Jeśli to co jak co, ale jeśli wygląda, że leci w waszą stronę. Ona naprawdę leci. Gotowa? Nie za mocno, tylko ręki. Na trzy. Raz, dwa. Na trzy. Brawo. Karolina bez obrotu. Jak się wraca, jest ciężej. Zaraz, trzasz tak i hop. Nie celujesz we mnie, pamiętaj. To jest gra. Ja jestem żywy. Tylko raz. Zwróciłem do przodu. Zanim rzucisz, powiem wam anegdotę. Jak pierwszy raz trenowałem na podwórku, mój tata mnie obserwował, siedział niedaleko i powiedział tak. Synu, jeśli spadniesz na ziemię i połamiesz obie nogi, nie biegnij do mnie po pomoc. Podoba? Raz, dwa, trzy. Tak, podniosę. Karolina, podnieś proszę. To nie jest jej wina, to moja wina. Przecież to ja ją wybrałem. Karolina, podejdź wyżej, spróbuj trochę wyżej, tutaj. Raz, dwa, na trzy. Brawo. Dobrze. Zanim to ostatnio, musisz wiedzieć, że ta jest najbardziej niebezpieczna. Wiesz czemu? To nie. Jeśli trafisz we mnie, wszyscy ludzie widzieli, kto rzucił. Wszyscy ludzie potwierdzą, że Karolina to urocza asystentka, po tym rzucie wielki aplauz dla niej. Karolina, raz, dwa, trzy. Brawo! Karolina! Karolina, to pokazuje zadłok. Okej, panie i panowie, czas na finałowy numer pierwszego pokazu, który skanowało się mistrzów. Jeśli dobrze się tutaj bawicie, dajcie mi to znać. Czy głośno tak? Trzeba powiedzieć, mogę powiedzieć coś o sobie. Mam na imię Adrian, ten pokaz to Just Eddie Show. Jak wrócicie do domu, poszukajcie mnie na Facebooku, dodajcie zdjęcie z pokazu lub komentarz na tablicę, byłoby mi miło. Mam już 23 lata, od kilku lat podróżuję z walizką, występuję w takich miejscach, dla ludzi takich jak my tutaj sami. Pokazuję, że to moja pasja, kocham to co robię. Właściwie dwukrotnie reprezentowałem nasz kraj na największym na świecie festiwalu sztuki i artystów policji w Szkocji w Edynburgu. Panie i panowie, na koniec pokazu będę stał z czapką i zbieram pieniądze. Więc nie jestem taki śmieszny. Słuchajcie, szczerze wierzę, że wiele lat ciężkiej pracy nad tym pokazem jest warte 5 lub 10 zł. Jeśli ktoś na koniec podchodzi, wrzuca do czapki 5 zł, daj mi wrażenie, świetnie wykonałem swoje show. Jeśli ktoś podchodzi w 110, to moje pierwsze show tutaj spełniłoby to mój dzień. Kiedyś miałem sen, że ktoś rzucił 20 zł. Wiem, że ten sen się nie spełni. Panie i panowie, jedyne o co was tutaj proszę, to o szczerość. Jeśli ktoś nie ma pieniędzy, okej. Okay. Tam jest bankomat. Słuchajcie, jeśli ktoś nie ma pieniędzy, wtedy podejdź, uściśnij dłoń, powiedz dzięki, jak dobrze się bawiłem. To ma dla mnie o wiele większe znaczenie niż jak ktoś odwróci się i odejdzie. Proszę was, żebyście byli szczerzy ze sobą, ze mną, ze sztuką, a nasz artystów w Polsce będzie wiesz. Lublin, wielkie brawo dla was. Dzięki. A teraz, na końcu to show, to mój pierwszy jedyny pokaz dzisiaj. Zdrów Mechała, podnieśmy do niej do góry. Jestem profesjonalnym. Tym nikt się nie rusza. Panie i panowie, chciałbym, żebyście coś zauważyli. Na przedstawieniu ulicznym nikt nie stawia za wami ściany drzwi. Możecie swobodnie odejść. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Włożyłem wiarę w to, co robię. Czy polega to na szczerości. Dlatego pokażę wam coś jeszcze dla każdego, kto jeszcze tutaj został. Uwaga! We'll be right back.
yelling. This is not Bangkok. This is not Milano. This is not New York. This is not Chicago. This is not Hong Kong. This is not Helsinki. This is not London. Thank you.
Thank you.